Telewizja Ardero, Kuba Stachura, oryginalny DJ Zoltan, Aspect Crew. Dzisiaj trochę tak inaczej zagrałeś niż zazwyczaj. Bądź tak, zagrałem to, czym się interesuje na co dzień. Może to jest klucz? Wiesz co, powiem ci, że to by się w klubach nie sprawdziło. Ale wiesz co, tutaj też się niby nie sprawdziło. Czy sprawdziło się, nie sprawdziło, bo nie było dużo ludzi jeszcze teraz. Ale grałem tego seta też w innych miejscach, no powiedzmy ludzie się bawią, ci, którzy wiedzą o co chodzi. Może właśnie potrzebują czasu trochę, żeby jakby dojrzeć do tego, co masz im do zaprezentowania. Bo chyba nie można całe życie jechać na tym, że gra się to, co ludzie chcą usłyszeć. Trzeba ich nauczyć może. Wiesz co, chodzi o to, że brakuje w Rzeszowie miejsca, w którym można byłoby grać takie rzeczy. Prawda. Nie ma miejsca, wiesz co, gra się w dużych klubach, gdzie trzeba zagrać też komercyjnie. Nie ma miejsca, gdzie by ludzie przyszli konkretnie pod jakąś muzykę, konkretnie pod jakiegoś DJ-a. To jest ten problem, ale myślę, że w niedługim czasie się rozwiąże. Mam taką nadzieję przynajmniej. Wszyscy mamy taką nadzieję, jest pewna tajemnica, której nie zdradzimy, ale możliwe, że już niedługo dowiecie się, o co chodzi. DJ Zoltan, jakieś plany DJ-skie? Pomijam twoją współpracę, symbiozę z SKUB i robisz jakiś mixtape? Jest to plan zaczasowy. Zacząłem robić mixtape, w tej chwili wszystko skasowałem, robię go od początku. Nie, bo gorę na nowy sprzęt, nowy komputer stacjonarny, którym tu nagrywam. I trzeba to robić od początku wszystko. I myślę, że no, daję sobie taki master plan, że do końca tego roku wyjdą dwa mixtape. Jeden aż będzie, dwa? Jeden jest, powiedzmy, dwie produkcje. Jeden będzie mixtape, druga produkcja będą same blendy i mashupy, powiedzmy tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to się uda. Skill przez lata się podniósł sporo. Czujesz się lepszy niż rok temu? To czuję się lepszy niż rok temu, ale czy to widać na imprezach, czy to widać... No właśnie, tak wspomniałeś wcześniej, to, na imprezach to, tak do końca nie możesz chyba zaprezentować swoich umiejętności. Ale chodzi o to, że... Inne oczekiwania. Robię coś w domu, zawsze jestem niezadowolony z tego, co zrobiłem. Jak ale, dam rekord, później posłucham tego, sobie myślę, kurwa, ale nie uważasz, najgorzej. Nie uważasz, że to jest rzecz właściwa dla artystów po prostu, że cokolwiek byś nie zrobił i jakkolwiek dobrze, to zawsze pomyślisz później, że można by było jednak lepiej. Zresztą, może to jest to, ale no wiesz, to nie wiem. Zawsze jestem niezadowolony z tego, co zrobiłem. Może kiedyś wypuszczę mixtape pod tytułem Zjebałem konkretnie. I będzie, no. Nie wiem. To dobra, słuchajcie. Telewizja Arderu, DJ Zoltan, Aspect Cruz. Słuchajcie dobrej muzyki od DJ-a Zoltana. Już niedługo dwa mixtape'y, trzymamy za słowo. Czekamy, lecimy dalej. No Border Festival, pierwszy dzień, piątek. Jutro drugi dzień. Zobaczymy, co będzie działo się dalej, jak powiedział kiedyś znany rzeszowski DJ. Peace.